Ci z Państwa, którzy śledzą te moje pogadanki, pamiętają może, że przed kilku laty zaproponowałem taki cykl rozmów, które nazwałem rozmowami najciekawszymi, w których pojawiał się problem wiary i niewiary, a zwłaszcza ten moment rozmowy między wierzącymi i niewierzącymi. Wydaje mi się, że dzisiaj ten sam problem wraca i przybiera coraz ciekawsze formy. Pojawiają się nawet nowe terminy, neologizmy. Autorzy, filozofowie, teologowie i socjologowie zajmujący się problemem wiary i niewiary wprowadzają na przykład taki termin obok tych doskonale znanych jak teizm, ateizm, a więc ludzie wierzący, negujący istnienie Boga. Pojawiają się też terminy takie jak agnostycyzm, czyli postawa pomiędzy, która charakteryzuje się tym, że jej zwolennicy mówią, że tak naprawdę nic pewnego nie można powiedzieć. Wreszcie pojawiają się takie nowe terminy jak anateizm, czyli wiara w Boga po doświadczeniu niewiary. Richard Kearney to wprowadził i to rozbudował to nowe spojrzenie na religię po doświadczeniu ateizmu w formie książki, która niebawem ukaże się również w języku polskim. Ale też są tacy, którzy mówią o apateizmie. To kojarzy się oczywiście z apatią, z obojętnością, indyferentyzmem wobec religii i kwestii związanych z szeroko rozumianą wiarą w Boga. I to są oczywiście bardzo, bardzo ciekawe rozważania, warto je śledzić i im się przyglądać. Może trochę wiosennie chciałbym zaproponować taką amerykańską perspektywę spojrzenia na problem wiary i niewiary. Mówię o perspektywie amerykańskiej, dlatego że autorzy, o których chciałbym powiedzieć w tym króciutkim cyklu o wierze i niewierze inaczej, to są autorzy, albo byli autorzy, bo jeden z nich już nie żyje, którzy tworzyli i tworzą właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zwykle tak jest, czy nam się to podoba, czy nie, że wiele rzeczy, które dzieją się w Stanach Zjednoczonych, potem z pewnym opóźnieniem wracają również do nas na kontynent europejski i również do Polski. I chciałbym zacząć od spojrzenia socjologa Ronalda Ingleharta. Ronald Inglehart to autor niezwykle wpływowy, ważny, napisał chyba kilkadziesiąt książek na temat głównie socjologii religii. I przed śmiercią, zmarł w 21 bodajże roku, napisał taką książkę dość zdecydowaną o jasnej tezie, która dla wielu była zaskoczeniem, bo on jako socjolog odwołujący się do dużej bazy danych bardzo niechętnie formułował takie zdecydowane tezy, a tutaj zaskoczył swoich czytelników, bo właśnie w 2020 roku opublikował książkę Nagły upadek religii. No i oczywiście zastanawiał się, jakie były tego powody. Ja mam nadzieję, że ta książka ukaże się kiedyś również po polsku, bo jej tezy naprawdę są prowokujące.
A ja w tym krótkim przedstawieniu jego myśli skupię się na kilku zagadnieniach, które on uważa, że są decydujące w tłumaczeniu, dlaczego właśnie dzisiaj można mówić, i to z taką dużą dozą pewności, o gwałtownym upadku, czy zmierzchu, czy zanikaniu religii. Otóż zdaniem Engelharta religie, wszystkie religie mają wpisane niejako w swój genetyczny, że tak powiem, tautologicznie, troskę o prokreację, o mnożenie gatunku ludzkiego. Posuwa się nawet do tego, że być może jednym z powodów, dlaczego religie powstały i dlaczego religie trwają nadal, jest to, że one zabezpieczają właśnie przetrwanie gatunku. I normatywność religii w dużym stopniu sprowadza się do takich norm, zachowań, pewnych rytuałów, czy nawet norm kulturowych, których głównym celem jest właśnie zmuszanie, czy w każdym razie przekonanie ludzi, zwłaszcza kobiet, żeby rodziły jak najwięcej dzieci. I niezależnie od tego, czy się zgodzimy z tą tezą, czy nie, warto się jej dokładnie przyjrzeć, bo on mówi, że dzisiaj, to znaczy pod koniec drugiej dekady i w trzeciej dekadzie XXI wieku, mamy do czynienia z pewnym uniezależnieniem się kobiet od tej presji. To znaczy już nie prokreacja, już nie posiadanie dzieci, ale samorealizacja dla kobiet jest czymś najważniejszym. I żeby ten nowy ideał realizować, no najlepiej odciąć się od instytucji czy od tej presji społecznej, którą reprezentują właśnie religie, i samemu decydować, czy ja chcę mieć dzieci, czy ja nie chcę mieć dzieci. I właśnie to jest zdaniem Engelharta, ta emancypacja, czy ta autonomia, którą wypracowały, zdobyły kobiety, zwłaszcza w krajach bogatych, kobiety o pewnym statusie również ekonomicznym i społecznym, sprawiła, że mamy do czynienia z gwałtownym spadkiem autorytetu instytucji religijnych. I to się sprawdza w danych, które on przywołuje, a które nie mam czasu teraz tutaj przywoływać, ale na pewno jest to coś, co zasługuje na uwagę. Druga rzecz to jest sekularyzacja. Nawet jeśli wielu socjologów religii żegnuje się od sekularyzacji, taki Peter Berger na przykład w ostatnich latach swojej działalności mówił, że to była pomyłka, że jednak religia nie zamiera. Tak samo José Casanova, taki hiszpańsko-amerykański socjolog, też o tym mówił, że religie wróciły do przestrzeni publicznej, że odgrywają ważną rolę. Więc oczywiście Engelhardt to wszystko zna i wie i uwzględnia to wszystko, ale znowu powołuje się na twarde dane i mówi: owszem, mieliśmy do czynienia z powrotem religii, z ożywieniem religii na początku XX wieku, ale w tej chwili mamy do czynienia właśnie z jej upadkiem. I to jest teza, którą socjolog Ronald Engelhardt potwierdza licznymi danymi. Ja się chciałem z Państwem tym podzielić. W drugiej części postaram się opowiedzieć o pewnej koncepcji filozoficznej, która również na problem wiary i niewiary spogląda.